Cześć, 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 dzień dobry wieczór, mówi Ania z tej strony. Zapraszam Was dzisiaj do obejrzenia krótkiego filmu, w którym będę pokazywała tworzenie właśnie tej oto kartki na komunię. Zrobiłam ją z papierów Altair Arts kolekcji Beautiful Moments. Konkretnie z papieru numer 1, który tutaj też mogę Wam pokazać. Widać, tutaj są kwiaty, deseczki, a z drugiej strony taki marmurkowy wzór. Co jest ciekawe, użyłam dwóch nowych wykrojników z Craft Passion. To pierwszy to są takie gałązki. One są fajne, bo są lustrzanie odbite, więc można mieć gałązki w obie strony. To są to właśnie te listeczki. Naprawdę są bardzo dekoracyjne. A drugi to jest taka rameczka. To jest rameczka teoretycznie do boksa, bo ona ma idealny wymiar, żeby się zmieścić na ściankę boksa. Natomiast jak widać, można ją używać dość nie tylko do tego celu. Użyłam właśnie tej serwetki. Środek wycięłam środkowym, znaczy drugim co do wielkości kołem, a to jest stara serwetka liściasta, której chyba już nie ma w ogóle. Nie jest dostępna, chyba że gdzieś w drugim obiegu. Kartka jest, jak widać, przestrzenna, z dużymi papierowymi kwiatami i tekturką Crafty Molly na środku. Filmik jest krótki, ponieważ nagrywałam go w celu, żeby został przyspieszony z muzyką, więc będzie można szybciuteńko obejrzeć właśnie tworzenie tej kartki. Miłego oglądania życzę.